Zwykła rozmowa dla samotnego seniora znaczy więcej niż się wydaje. Brak bliskich często ogranicza kontakty z innymi ludźmi. Antidotum na samotność gliwickich seniorów ma być telefon życzliwości. Po drugiej stronie słuchawki też senior. Ma wysłuchać, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. Choć pomysł dobry, to problem jest jeden. Mało wolontariuszy, którzy mogliby oferować życzliwość na telefon. Karolina Komada. Długa lista kontaktów i chociaż jeden numer, który na pewno odbierze. Przyziemna rzecz, choć niedostępna dla wszystkich. Z biegiem lat kontakty się urywają lub po prostu bliskie nam osoby odchodzą. Dla mnie wdowcem to jest bardzo dobrze z drugą osobą porozmawiać, bo tak w domu cały czas sam to jest nudnie, nudne te życie. Jak idzie do parku, to tak kto się odezwie, to rozmowa się prowadzi, a tak nie ma z kim. W ramach walki z samotnością każdy gliwicki senior będzie mógł otrzymać emocjonalne wsparcie na telefon. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach we współpracy z Radą Seniorów Miasta Gliwice planuje uruchomić telefon życzliwości. Spotykamy się cyklicznie już z naszymi seniorami, przede wszystkim z liderkami klubów seniora. Spotykamy się z Radą Seniora i to od samych seniorów wyszła ta propozycja, że taki telefon byłby potrzebny. Ponieważ na rynku funkcjonują różnego rodzaju infolinie informujące o pewnych działaniach, natomiast brakuje po doświadczeniu covidowym osób chciałyby po prostu wysłuchać. Wymagania są bardzo proste. Życzliwość, cierpliwość, dostępność i przede wszystkim chęć wysłuchania drugiej osoby. Dzień dobry, panu z Bernadetta, telefon życzliwości, słucham. Telefon życzliwości ma ruszyć we wrześniu. Komórka i miejsce pracy już są. Pierwsi chętni też już się zgłosili. Muszą jednak przejść szkolenie. Głównie to będą obszary komunikacji, aktywnego słuchania i wszystkich innych elementów, które są potrzebne. Będą też w ramach tych szkoleń spotkania z naszymi interwentami kryzysowymi, ponieważ różne sytuacje się mogą zadziać. Natomiast samo fizycznie miejsce, w którym będą seniorzy obsługiwać ten telefon, to będzie jedna z naszych lokalizacji, więc w godzinach obsługi tego telefonu będą też dostępni nasi pracownicy. W związku z czym też to będzie taki element bezpieczeństwa dla seniorów. Jeśli mierzą się z jakąś sytuacją, gdzie nie będą wiedzieli, jak sobie z nią poradzić, nasz pracownik też na miejscu będzie dostępny i będzie mógł wesprzeć i zareagować. Chętni seniorzy mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej lub z Radą Seniora w celu rozpoczęcia współpracy. Emocjonalne wsparcie na telefon będzie dostępne dla każdego.